wymiar trudnego momentu historycznego. XX wiek, już XXI mamy. A może czasu, które idą. Wręcz wrzeszczy Jan Paweł II, krzyczy głośno. Niepokalani. Na wielkim narodowym dziękczynieniu za wyniesienie do chwały ołtarzy świętego Maksymiliana. Nie daj się Marii, zwyciężyć złu, zło rodaku. Dobrem zwyciężaj. Strasznie głośno krzyczał Jan Paweł II, aż tutaj zobaczyłam, o co tu chodzi, a tu kamera stanęła. No ale wiecie Państwo, my tylko sugerujemy, my tylko pokazujemy cząstkę, reklamujemy, chrześcijańskie, uczulamy dziedzictwo polskości obejmującą wymowę jego czynu oświęcimskiego. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Drodzy bracia i siostry, 16 mamy dzisiaj, 16. Program, trudny program. 16 listopada, ale możliwy. 16. Dużo rzeczy się dzieje. Program, dużo możliwości. Nieodzowny. Nie bać się sądów już, bo ja idę od 30 też. Udając się stąd, listopada. Pielgrzymkę na nie, grudnia do sądu. Będę prosił. Nie bać się sądów. I matkę wszystkich Polaków, aby wyjednała nam za wzorem świętego Maksymiliana moc ducha potrzebną do podjęcia tego programu, abyśmy przyjęli do duchowego dziedzictwa polskości wymowę życia i męczeńskiej śmierci rycerza niepokalanej. W ramach katechezy wysłuchaliśmy homilii Ojca Świętego Jana Pawła II, którą wygłosił 18 czerwca 1983 roku w Niepokalanowie.